Mały miś. Kicek, ruszasz się? O, już wieki tu siedzę. Czy mogę już zobaczyć? Nie, dopóki nie skończę twojego portretu. A teraz nie wierć się. A kto to? Nie podglądaj, kicek. O, witaj, Bruno. Witaj, Rosie. A oto on. I oto kto, Bruno? O, gdzie on zniknął? Mały misiu. Zjeżdżam! Mały miś jest moim siostrzeńcem. Dzisiaj się nim cały dzień zajmuję. Słodki, prawda? Tak. Yeah. Witaj, mały. Misiu? A, czerwony! Tam! Lepiej tego nie rób. Huśtawki! Dobrze, już idę, już pędzę. Ależ on jest żywy. Chyba muszę zacząć od nowa, kicek. Stasio! Jestem Dziubek. A ty kim jesteś? To mój siostrzeniec. Mały miś jest taki uroczy. A ty taki spóźniony. Twoje gniazdo. Tak, miałeś mi dzisiaj pomóc nazbierać patyczki. O, przepraszam, zapomniałem. Zajmowałem się małym misiem. Zapomniałeś. Przyjaciele nie zapominają. Ptasiu! Dziubek! O. No cóż, jeśli on ma nowego przyjaciela, to ja też wyczaruję sobie nowego przyjaciela! To nie jest dobry pomysł. Nie wierz się. Jest super. O nie! Nie zostaw mnie! To są moi bardzo dobrzy przyjaciele, Rosie i Kicek. Słucham? Puszek mówi cześć. Puszek? Nikogo tu nie ma. Głuptasie, to dlatego, że jest magicznym, niewidzialnym przyjacielem. Niewidzialnym? Tak, nie widać go. Jest niewidzialny. Aha. Cześć, Puszku. Witaj, Puszku. Chodź, Puszku, pokażę ci plac zabaw. Nie! Nie! Chyba już pora na drzemkę. Nie jesteś jeszcze zmęczony? Ptasio! Tak mi przykro, że zapomniałem, Dziubku. Nie szkodzi. I tak mam nowego przyjaciela. Poznajcie Puszka. Jest magiczny, niewidzialny i niezawodny. Nie tak jak inni. O, ptasio! Dziubek! Przepraszam, maleństwo, ale Dziubek chyba nie chce się bawić. No tak!
Zapytaj ładnie, to może pozwolę ci się pobawić. Kim jest to maleństwo? To mały miś. I chciał się przejechać waszym autkiem. No jasne, że może spróbować. O, wow! O, dziękuję. Przyda mi się przerwa. Jest cały twój. Dzięki, super. O. Słodki. Ale psotnik. Idź już spać, ja ci wszystko mogę dać, tylko proszę pójść już spać. O, wreszcie śpi. Ptasia! Jesteś taki śmieszny, Puszku. Hej, Dziubek, patrz na nas. Chcesz się trochę przejechać? Oj! Uważaj, gdzie jedziesz! Bo mało co nie przejechałeś, Puszka. O, przykro mi. Ja go nie widziałem. Bo on jest niewidzialny. Chodź, Puszku. Pokażę ci wzgórze Dębiaka. Tam jest spokojniej. Ptasio! Nazywam się Dziubek! Ale ładny uśmiech. Dziękuję, Rosie. Mówiłam do Dębiaka. O, dziękuję. Ale twój też jest ładny. Nie pytaj! Nie chcę o tym rozmawiać! Co się stało, Dziubek? Nie chcę o tym rozmawiać. Bruno zapomniał o zbieraniu ze mną patyczków. A wszystko przez tego małego misia. Chyba jest zazdrosny. Nie ruszaj się. Myślałem, że jak ja też będę miał nowego przyjaciela. Puszka? Tak, to on będzie... Zazdrosny? Tak. I że będzie bawił się ze mną. Ale on nadal woli bawić się z małym misiem. Hej, Rosie! Widziałaś małego misia? Jest taki słodki! Bruno jeszcze nigdy nie był taki zmęczony. Ptasia? Ptasia! Dziubek! A więc, jeśli mały miś chce się bawić z tobą, a ty chcesz się bawić z Bruno, czemu nie pobawicie się wszyscy razem? Bruno się chyba bardzo ucieszy. Ptasio! Dziubek! Dziubek! Ładny! Tak uważasz? Nie mówiłeś mi, że mały miś jest taki uroczy. O, Dziubek. Przepraszam, że zapomniałem. Zgoda. Zgoda. Dziubasio! Gotowy? Lubię pączki. No dobrze, Rosie. Pokaż. Tada! A gdzie ja jestem? Tu. A, tak długo grzecznie siedziałem. I to ja? Ja już od lat się nie ruszam. Rosie? Tak, Kicku? Kto jest twoim przyjacielem? Ty, Kicku. Skoro tak, to czemu jestem taki mały na tym obrazku? Bo w życiu najpiękniejsze są te małe rzeczy. Ciastka, słodycze i truskawki, jajka i te małe miętuski. Wow, ale nie osy. Wow. Pomocy! Nie!
problem z bańką. Następna leci! Pudło! Uwielbiam bańki! To dobrze, bo już lecą następne! O, Filip jedzie! Cześć wszystkim! Patrzcie, co potrafię! Chcecie zobaczyć super strzał? Jest genialny! Lecą nowe! Ej, Bruno! Filip, nie chcesz popuszczać z nami baniek? Przyłącz się! Rozy i Kitek są wspaniałymi bańkotwórcami! Mój super strzał jest lepszy! Leci kolejna! Rozy i Kitek chyba lubią puszczać bańki. Skacze, skacze, skacze! Hop, hop, hop! Cześć, Filipie. A ty nie puszczasz baniek? No co ty? Bańki są nudne. Serio? Zawsze myślałem, że są niezwykłe. Tak czy inaczej, idę odwiedzić Olę. Obiecała, że namaluje mój portret. A, rozumiem. Myślałem, że to jakiś kostium. O, też coś. Bańka, bańka! Skacze, skacze! Patrzcie, gdzie Rozy i Kicek nauczyli się puszczać takie ładne bańki? O, ile można gadać o tych cudownych bańkach Rozy i Kicka? Ja też umiem robić fajne rzeczy. Na przykład grać w piłkę. I też potrafię puszczać bańki. Zobaczycie, udowodnię wam. Moje podobizny zdobiły już wiele ścian, Olu. Ale ta będzie najpiękniejsza. O, patrz, Sofio! Bańka! Jaka delikatna i czarująca. I... Cich! I łaskocząca! Już jestem! Jaką przyjąć pozę? Zrelaksowaną? Dramatyczną? A może zastygnąć w bezruchu? Wybacz, dzióbku, właśnie kończę malować Zofię. Czy mógłbyś się trochę przesunąć w lewo? Ale myślałem, że namalujesz mnie. Tak, pewnie, że namaluję. Tylko skończę malować Zofię. No a ile ci to jeszcze zajmie? Olu, mogę pożyczyć twój hula hop? A, tak, jasne. Wielkie dzięki, na razie. Jak letni wietrzyk. W jednej chwili jest, w drugiej już go nie ma. Cześć, Filip. Cześć, Bruno. Czy mogę pożyczyć twój dmuchany basen? No jasne. Wspaniały dzień na pływanie. Nie po to go pożyczam. To po co ci on w takim razie? Ha, zobaczysz. Raz, dwa... Dwie krople wystarczą. Nasz płyn do baniek jest już bardzo mocny. Może zrobię jedną bańkę na próbę? Rozy, Cicku! Cześć, Filip! Macie jeszcze trochę tego płynu? Tak, mnóstwo! No, to jeżeli mi go pożyczycie, to pokażę wam największą bańkę na świecie. Dobra! Ale wlewaj bardzo mało. Jest naprawdę mocny. Czy to już moja kolej? Dobra, teraz dodamy płynu. Wlej dwie krople. Jedna, druga. Najlepiej jak wleję cały. Piękny obraz, Olu. Ale co z dzióbkiem? O, jeszcze nie skończyłam.
widziałam! Jeszcze nie! Dzióbku, może chcesz iść z nami? Filip będzie puszczał bańki. Filip? Przed chwilą mówił, że bańki są nudne. Uwaga! Za chwilę zobaczycie największą bańkę w historii całego wszechświata! O, dobra robota. Ładna bańka. Nie chcę ładnej. Chcę dużą. Teraz musi się udać. Patrzcie. Szkoda, że Ola nie może malować szybciej. Czekałem już tak długo. To działa! To działa! Uważaj, Filip! Patrz na drogę! Filip! Patrzcie! Moja ogromna bańka! Wypuść mnie! To dziwne. Bańki zwykle szybko pękają. Chodź, kicku. Trzeba uratować dzióbka. Jak my go stamtąd wydostaniemy? Może bańka po prostu pęknie? Wątpię. Pozużyłeś cały nasz płyn. Zrobiłeś bardzo, bardzo mocną bańkę. Filip. O-o. Ratunku! Łapać bańkę! Dzisiaj nie będę robił absolutnie nic. Ratunku! O, dzióbek! O, tylko nie w moje pranie! Nie! O! Ups! Wybacz, Bruno, ale mamy problem z bańką. Ojej, ale z ciebie artystka. Dziękuję! Ale gdzie jest dzióbek? Kolejna jego portret! Jest już za tobą. Uwaga! Wypuśćcie mnie! Jak my go tutaj ściągniemy? Nie mam pojęcia. To wszystko moja wina. Chciałem pokazać wam, że jestem też w czymś dobry. Bardzo mi zależało, żebyście podziwiali mój super strzał. A czy mógłbyś go nam pokazać teraz? Kopnij piłką w bańkę. Może pęknie. Machaj skrzydłami! Machaj! No tak. Nikt nie umie kopać piłki tak dobrze jak ty. I nikt nie umie zrobić takiej dużej bańki, mam nadzieję. Czy możesz mnie teraz namalować? Nie muszę, już to zrobiłam. O, bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne. Dlaczego bańki są zawsze okrągłe? No, to dlatego, że... takie już po prostu są. Chciałbym zrobić kwadratową bańkę. Albo ogródkowatą. A może taką w kształcie Rosji? Byłaby śmieszna. To najlepsze bańki, jakie dzisiaj widziałam.